Witam. Dziś przeprowadzę Was przez bardzo ciekawą praktykę, która służy do nawiązywania kontaktu z Waszą podświadomością. Ta praktyka pomoże Wam zrozumieć, w jaki sposób należy rozmawiać z podświadomością oraz jak się do niej zwracać. Zanim rozpoczniecie praktykę, proszę Was, abyście zapoznali się z opisem tego filmu, ponieważ znajdziecie w nim ważne informacje oraz link do filmu, w którym omówiłam dokładnie ten temat i wyjaśniłam, dlaczego do podświadomości należy mówić prosto, bez zbędnych zawiłości. Zaczynamy. Przyjmij wygodną pozycję. Zamknij oczy i odpręż się. Weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Teraz zwróć się do swojej podświadomości bardzo stanowczym głosem. Możesz to zrobić, wypowiadając słowa na głos, lub możesz to zrobić w myślach. Powtarzaj teraz za mną. Pozdrawiam cię serdecznie. To nasze pierwsze spotkanie. Wykorzystam je do tego, aby Ci podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Wiem, że zawsze wykonywałaś moje polecenia. Wykonywałaś je zgodnie z moim przekazem. Robiłaś tylko to, co wcześniej odebrałaś ode mnie, nawet jeśli nam się to nie przysłużyło. Dziękuję za Twoją pracę. Dziękuję, że zawsze jesteś gotowa spełniać wszystko to, co ja najpierw Ci przekażę. Doceniam Twoją pracę. Od dziś chcę jednak przekazywać Ci tylko to, co nam służy i o wiele bardziej troszczyć się o Ciebie. Postaram się świadomie przesyłać Ci jak najwięcej pozytywnych, budujących myśli. Postaram się pozbyć tych negatywnych, które nie prowadzą do niczego dobrego.
Będę również dbać o to, by dawać Ci więcej uwagi i karmić Cię pozytywną energią. Teraz pozostań w ciszy umysłu do momentu, aż ponownie usłyszysz mój głos. To pomoże Ci wyczuć, jaka będzie Twoja wewnętrzna reakcja.
Teraz zwróć się do swojej podświadomości, ale już swoimi słowami. Zapytaj o jej imię. Po zadaniu pytania otwórz swoją świadomość i zaakceptuj pierwsze imię, jakie przyjdzie ci na myśl. Jeśli nie otrzymasz imienia od swojej podświadomości, zapytaj o nie następnym razem. Teraz, kiedy już znasz imię swojej podświadomości, zwróć się do niej po imieniu, zapewniając ją swoimi słowami o tym, że od teraz będziesz nawiązywać z nią regularny kontakt, abyście mogli w pełni współpracować. A jeśli jeszcze nie znasz imienia swojej podświadomości, nie przejmuj się tym i zwróć się do niej tak jak wcześniej. Pozostań w tym stanie do momentu, aż usłyszysz mój głos. Zakończ rozmowę i poproś swoimi słowami swoją podświadomość o zbudowanie połączenia z Twoim wyższym ja, siłą wyższą, absolutem. Jeśli znasz imię swojej podświadomości, użyj go na początku zdania. Dam Ci na to kilka minut.
Otwórz oczy i przeciągnij się. Na tym zakończyliśmy praktykę. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.